W innych terenach już wiem, że były prowadzone akcje na Podkarpaciu przykładowo, gdzie służby weterynaryjne szły, kontrolowały i były wystawiane mandaty. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Zapraszam do dyskusji. Chciałbym się dowiedzieć, jak będzie z tą drogą dojazdową. Pan Krosak, proszę bardzo. Jechałem w tym roku już na wiosnę, 4 razy rozciągłem kumnik od katalizatora spadł. Jechałem w środę z pogrzebu, przedarłem całą podłogą, grzbiet między kolejnami to jest. Kiedy to będzie zrobione? 2 auta z wiru, grubego kamienia uratowałoby sprawę. Proszę już tyle czasu, że już mnie po prostu wstyd jest. Ja mam jeszcze stenonek do tego, co brat powiedział, bo ci teraz przyjechali kiedyś po śmieci i powiedzieli tak, bo nie dojechali, żeby śmieci wyniósł w swoim zakresie do drogi. Jest jakaś firma, która się zobowiązała, to niech dojedzie, albo niech będzie pracownik z tej firmy, niech się będzie i ma auta zanieść. Teraz chodzi, jak będzie ta kanalizacja. Dopóki nie będzie drogi utwardzonej, na żadną kanalizację nie podejmę się robić, bo po prostu ja nie będę może w wiaderkach ze szamba wynosił do drogi, po prostu nie dojadł. Albo przyjedzie ciągnikiem i całkiem tak, wyczynuje. Jeszcze do pana burmistrza mam jedno takie słowo. Pan mówił, że jak są takie kamienie po zimie gdzieś po rowach, po takich tych przykładach, zgodzę się z tym. Ale po nas jest ta droga dojazdowa, co jest, gmina dała pieniądze, jeździ tam do pola Marcinek i co chwila, co tam kamienia na drogę, gmina na drogę, to kultuatorem weźmie wyczepek kolejny i te kamienie są po prostu na pol. Kiedyś wziąłem, bo takie było tam pod Dankiem Augustem, było takie częstowisko, wziąłem, zbierałem troje taczy takich kamieni z tego i cemy, co były wydzierane. Zarazem pojechało się wyjechać, w ogóle trzymałem auto u kity, bo nie dało się dojechać do domu. Jakby chciał człowiek pogotowie, nie dojedzie. Jak poleje, nie dojedzie. Jest odcinek taki, co tam od domu kawałek jest dobrze, nie powiem. Ale wyżej jest katastrofa. I trzeba wreszcie to zrobić i mieć jakiś wpływ, jak ktoś drogę rujnuje, a gmina pieniądze daje, to ukarać w jakiś sposób to. Przecież tak nie może być, żeby gmina nie jest matką Teresą, że się doi z powietrza pieniądze. Ktoś to musi dać na to, bo nie tylko podatnicy dają na to. I jak ktoś gmina zakupi kamień, to drugi powinien to uszanować. Tak było z przystankami. Co przystanek był wyremontowany, to zawsze był wymalowany. To do rozkładu jazdy były pozierane, to przecież tak nie może być. To wszystko. Dziękuję bardzo. U mnie tam te począwszy żół od kurka już, bo tam nie idzie dojechać. Zrobiły się też te grzbiety w środku, no kolejny upadły, no to nie idzie samochodem zajechać w ogóle. No i oczywiście te rowy tam jeszcze troszkę to. To ja jeszcze, jeżeli o tych drogach już jest, to ja się zapytam, bo ta droga, no gminna droga, ta do mnie, co jest nie wjazd do domu, tylko tam od tej drugiej strony, czy ja na tą drogę mógłbym dostać kamienia? Nie wiem, kogo się pyta, sołtysa. Sołtys nie ma bardzo chęci mi tam dać. Raz tam dostałem no, troszeczkę tego kamienia, no a teraz przywiozłem ją 70 lat, z gór włożę kamienie, żeby tam dojechać. No, prowadzi się działalność, no to chyba nie jest zabronione, płaci się podatki, no ale no, nie ma chętnych, żeby... A przez koło domu ja nie będę takim samochodem z drzewem, jeżeli się przywozi drzewo, no to tam jest. No, a droga gminna, no droga gminna, panie, niech się pan nie śmieje. Pan jest 70 lat też u swoim śmieje. 70 lat. 70 lat. Nie ma. A dlaczego się śmieje? No 70. To ja. Tak, ja się śmieję. No. Ale proszę mi odpowiedzieć, czy się tam należy się kamień na tą drogę, czy się nie należy? Ja jeszcze. No właśnie. Jak też jest poruszany problem dróg, to ja chciałem zapytać, jaki bieg ma droga na Szkowle i od dołu i od góry, bo już ten problem jest od kilku lat, droga jest zniszczona,
a od góry jest prawie nieprzejezdne, żeby nie energii, tego nie poprawiali, tam by się nie dało przejechać żadnym autem, a samochodem o niskim podwoźniu tam praktycznie nie ma szans. Nie ma co rezygnować. I to jest droga strategicznie bardzo ważna. No na tych drogi może od razu, bo tam te rzeczy nie bardzo wiem, gdzie są, więc tu pewnie pan Sołtys się odbędzie między nimi. Natomiast na tej drodze do szkoły tu pan dyrektor się chyba spóźnił po jadzie, dlatego się mówiła przedtem o Funduszu Słowackim. No to ja i dokładnie właśnie o tym, że chcemy teraz, są tam pieniądze z Funduszu Słowackiego, z budżetu obywatelskiego i częściowo z naszych bieżących środków, które wczoraj na sesji zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Chcemy zrobić utwardzony plac przy szkole, tam gdzie sobie parkuje się samochody i wyremontować tą drogę tutaj. Na pewno będzie cała nakładka na całej długości nowa, ale tam gdzie są największe, były największe dziury i tu gdzie była mowa o tym poszerzeniu, przyjedzie z powiatówki, tam sobie nam pokazywać, to w tym roku mamy teraz to zrobić. No to muszę to podsumować. Dziękuję. Ale tą werwę trzeba zrobić, że tak powiem, natychmiast. Nie ma tak, że natychmiast, bo są tylko jakiekolwiek ja mogę zrobić drodze, to po pierwsze. Wczoraj dopiero na to mieliśmy środki. Po drugie, takie wszystkie roboty, gdzie trzeba robić dłuższe odcinek, wymagają wygłoszenia. To nie jest tak, że jedziemy, załatamy biurę, tylko taką łatwą. Pracownicy gminy byli tam. Po trzecie, co powiem jeszcze, to już mówiłam teraz wcześniej, nie wiem, pan też pewnie się spóźnił, bo mówiłam o tym, że trzeba zmienić na klasyfikację gruntów. Ponieważ są nie DRK, są grunty rolne, na tym, któreśmy kupili, nie wszędzie są uregulowane, czy na którym są nieporegulowane spadki, których się po prostu nie da przejąć, nie da się zrobić jej kompleksowo, więc tylko można załatać dziury. Będziemy tak robić, na ile się da to zrobić w takiej sytuacji, jaka ona jest i na pewno nie widzę natychmiast. Załatać na tyle, na ile, żeby ona była przejezdna. To to na pewno będziemy robić, jak tylko będzie... Pracownicy gminy byli, tam przywieźli taszki Hasiu, nie wiem po co. Po tyle mają, co zebrali z drogi, bo nie mieliśmy materiału, nie mamy żadnego innego. Mogli się zapytać, wskazałby mi dużo Hasiu koło drogi, także mogliby to naprawić, jeśli już byli. Nie wiem, czy chcieli zobaczyć te bomby tu przy szkole, tylko i przyjechali. Oni przyjechali na tyle, na ile mieli materiał skąd wziąć, tylko właśnie tyle zasypali. Ja nie byłam z nimi jedną, bo pewnie pracowałem się ani za nich tłumaczyć, ani ich bronić, ani ich oskarżać. Jak mieli skądś paść w przedłuższej drodze, to jeszcze nie załatali. Tyle, będziemy mieć kamień teraz jakiś, będziemy tyle załatać. Jeszcze jedna sprawa. Gdzie na przykład można wyrzucać opakowania pro lekarstwa? Bo wytycznych przewoźnika, który wywozi śmieci, nie można je nigdzie wyrzucać. I na przykład ja tam nie używam jeszcze lekarstw, dzięki Bogu, ale niektórzy starsze osoby i tak dalej, tam czy kawki czy co, nie można tego nigdzie wyrzucać. Na dole na ulotce pisze, że wywozić do Rygi. To co ma sobie reklamówkę i jechać z tym do Rygi zawozić? Firma, która wygrała przetarg, nie ma prawdopodobnie... Tak samo i po dezodorantach, te opakowania czy po czym, no to jest normalne w życiu, też powinno być gdzieś. A nie można nawet do niesegregowanych wyrzucić. A śmieci o dużych gabarytach też nie... Śmieci o dużych, popiół do rygid, wywozić gabaryty do rygid. Także tu też jest problem, tutaj jest coś jest niedopracowane, albo po prostu oszczędzają na tym, żeby zmniejszyć koszty. Przebił po gorzach, to nie, tamto nie. No to jest problem. No dokładnie, tak to wygląda. No, pół śmieci się nie da wyrzucić. No to nie wiem, co to ludzie mają z tym śmieciami robić. Do lasu. Natomiast ja powiem o śmieciach, proszę Państwa. Bo tu kilka pytań dotyczyło śmieci. Pierwsza rzecz, śmieci mają być dostarczone do miejsca, w którym przejeżdża samochód. W sytuacjach zimowych, kiedy było ciężko, zrozumcie, że te śmieci trzeba było wynieść do drogi powiatowej. Nieraz to jest dość daleko, ale... A jak my skór, to gdzie by to miały wynieść? Jak już nie dojechali? Na górę. No, na górę. Tam to jest taki kłopot, albo zostawię nie do czasu, kiedy będzie mógł podjechać. Jest taka sytuacja, że my jesteśmy obowiązani postępować zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych nakłada na gminę obowiązek przeprowadzenia przetargów.
W wyniku przetargu wygrała firma Transformers, a nie MTGK, które nie startowały. I to jest problem w całej naszej gminie, bo z MTGK już się utarło przez lata, jak, co mają robić. Ale to trzeba było zweryfikować to, co oni będą wywozić. Pójdę później do jakości śmieci, czyli do tych kwestii, które były szczegółowe. I teraz te MTGK próbujemy rozwiązać sprawę tak, że na następny rok chcielibyśmy z MTGK w porozumieniu z miastem Tarnowem zawrzeć już taką umowę, która byłaby na lata, a nie co roku zmieniał się przewoźnik. To jest jedna rzecz. Telefonów, które są od mieszkańców gminy dotyczące złego wywozu śmieci, niedojechania, to co mówi Krysia, i innych rzeczy, my odbieramy dziennie po kilka, do kilkunastu. Jest pracownik, co zajmuje się tylko tym. Do tego stopnia doszło, naprawdę, proszę Państwa, nie chcieliśmy tej sytuacji, natomiast gdybyśmy byli postąpili inaczej, naruszalibyśmy prawo, a czym się to kończy, to wiecie. Spróbujcie jeszcze jakoś wytrzymać. Będziemy robić wszystko, żeby na drugi rok już było lepiej, a może ci się już wreszcie troszeczkę dotrą. Druga sprawa to jest sprawa jakości śmieci, czyli śmieci na odpady medyczne. Lekarz przepisuje i lekarz ma podpisaną umowę na utylizację tych odpadów. Jeżeli pielęgniarka przychodzi, to ona powinna te i daje zastrzyk, to ona powinna te odpady ze sobą brać, bo za to dostaje pieniądze. I nie ma tak, natomiast jeżeli macie puste opakowanie po lekach kartonowe, no to ono nie jest, to tylko mówię o szczykawkach, bo reszta to powiedzmy sobie szczerze, nie przesadzajmy, że tabletki od ból głowy musi utylizować śmieci. I tutaj ta rozwiązanie... Odrzucają opakowanie, jeżeli będzie... Nie to może być, mi się nie zdarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o gabaryty, proszę Państwa, raz w roku, dwa razy w roku będziemy organizować wywóz gabarytów, natomiast kto nie może doczekać do tego wywozu, no nie wiem, w czerwcu, we wrześniu, to może w każdym czasie codziennie może dowieźć do rynku. I tu jest jakby problem rozwiązany. Także albo czekamy i stoi wersalka w stodole do czasu, kiedy my będziemy obwozić, albo przyjeżdżamy i przywozimy do rynku. A generalnie rzecz biorąc, mamy auto i jak się umówi telefonicznie, to chłopaki jeżdżą. Nie ma prawa, żeby nie zwozili gabarytów. Natomiast co mnie inne uderza, to naprawdę za te śmieci wy płacicie. I lepiej, żeby one leżało koło ogrodzenia, niż wyłożenie je w Paryżu. A dalej się to obserwuje. No masakra jest. Nie mówię tylko o was, tylko mówię o wszystkich, że mimo, że śmieć należy do burmistrza, w waszym imieniu działającego, to jeszcze i tak ktoś tam do lasu idzie z przyzwyczajenia wywali, bo to widzę, bo to człowieka denerwuje. I ta sama sobie zorganizowała, dzisiaj ksiądz zgłosił czyszczenie miejscowości chyba za dwa tygodnie albo za tydzień, w sobotę przed niedzielą palmową, wszyscy wychodzą na drogi i na tereny i będą zbierać śmiecie, żeby było w porządku, bo wiecie, też jeżdżą, przejeżdżają ludzie do powiatowych dróg. Dopiero powiat wysprzątał fosy, a już widzę, że z kawy te kubki wyrzucane, te kubki, które się kupuje w... Z pizzy. A to są przejezdni. Naprawdę. I to przecież ona świadczy. To nie świadczy o nikim innym, bo przejedzie ktoś za granicę, to mówi, ale gnoje, nie? Choć tak jesteśmy, szczerze, w Małopolsce, to czyściutko. Ale zwróćcie na to uwagę. Mimo wszystko, wiecie, lata praktyki, to i tak jest czyściutko. To jest, jeżeli chodzi o śmieci. Droga na Kurka, to myśmy rozmawiali, to myślę, że sołtys też dogada, jeżeli by jeszcze dało się to zrobić, tam też z własnościami kiepsko, tam z tej powodziówki, żeśmy wykazali jej, żeśmy nie wykazywali. Bo ona biegnie ogólnie tam, gdzie jest napisane, trzeba poratować. Jeżeli chodzi o powodziówkę, to możemy zgłaszać tylko te drogi, gdzie jest uregulowany stan prawny i gdzie ona przebiega po działkach, które jest własnością gminy. To, że myśmy zgłosili 5 dróg, to nie znaczy, że my dostaniemy na nie pieniądze. My zgłosiliśmy wniosek i chcemy kolejne 5 jeszcze wyremontować. Jeżeli otrzymamy pieniądze, to będziemy je robić. Ta nie została zgłoszona z tego względu, że bardzo duża część tej drogi przebiega po gruntach prywatnych.
Natomiast są zgody, jeżeli chodzi o to. Więc nie o sobie mieszkańców, panie sądzę, się proszę, żeby mieszkańcami uzgodnić, jeżeli będzie zgoda na odcięcie geodezyjnej, nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. Po kolei, proszę przyjść, uzgodnimy po kolei przebieg tej drogi i zlecimy geodecie, żeby robił odcięcie. Dobrze, to natomiast jeżeli chodzi o tą drogę koło Leszka Wsiady Stola, czy za mało, że ze Staszka Roku jest, nie? Proszę? Ze Staszka Roku, Smotra. To jest wtedy 70 lat. No nie, to jest ze Staszek. Staszek to jest... Staszek to jest młody przy mnie, jak... No, będzie lata młodszy. No dobra, ale to no, dlatego się uśmiechałem. Przepraszam, to nie było z tego, że nie słuchałem, tylko... I... Nie wygląda na swoje lata. Tak się to nie wygląda. Trzyma się podziękować kobicie, że u niego dba. Ledwo się trzyma. Trzeba było tę drogę popatrzeć, czy ona tam jest. Natomiast cały czas zwracam uwagę Państwu Kroczakom, bo ten temat jest ważny i ten u pana Leszka pewnie podobny. Pamiętajcie, że to, co nam przeszkadza w życiu, choćby były nie wiadomo jakie uregulowania prawne, nie wiadomo jakie pieniądze, to złośliwość ludzka nie zna granic. Nie zna. I współdziałanie ludzi, żeby przejść do porządku dziennego jest różne. Są tereny, kiedy sprawy... To nie chodzi o drogę. Chodzi o to, żeby dopiec. I to często tak bywa. I to boli mnie też, bo naprawdę takich miejsc na terenie gminy jest może 10, może 8%. Panie burmistrzu, ja panu przerwę jeszcze. Ja tam przywiozłem od Marka Waszego 3 albo 4 roku fajnie rozbierał. Przywiozłem, mówi, weź sobie to na drogę, bo wiesz, jaką drogę ma. Wziąłem to, przywiozłem za Górskiego, za Sołtysa Łódzkiego, 20 albo że więcej ziemi. Tam jeszcze przejechałem, ci oni nie szło. Wszyscy do pola jeżdżą, nikt na zebrani z tych nie przyjdzie, co do pola jeżdżą. A najwięcej rujnują i najwięcej mają dobra. Najwięcej. Ja zrujnuję drogę, jak to jest urząd. Ukarasz go w taką kwotę, że on nie rujnował. Następna część wypowiedzi. Jeżeli jest świadomie niszczone mienie cudze, w tym przypadku gminne, jest świadome. I my możemy stwierdzić, to dotyczy na przykład dewastacji nie wiem, słupów oświetleniowych, gdzie kokoszki wiszą w koło i trudno to wziąć, albo przystanków, gdzie są oblepiane na przykład bajkopisarzem, tudzież innymi tematami, a jest takim klejem porobione, że no, trzeba odmalowywać wszystko od początku i zniszczona droga, która przekracza zniszczenie przekracza 430 zł, to my wtedy możemy wycenić, zgłosić policję i robią dochodzenie. Najczęściej nikt się nie przyzna, nie złapią, nie ma świadków, w związku z powyższym oni umarzają sprawę. To ja teraz, jak naruszy drogę, wtedy będzie dowód. Jak będzie dowód, to możemy wszcząć sprawę. Czyli my wtedy zawiadamiamy organy ścigania, że zostało celowo zniszczone mienie gminy i rzeczywiście można to rozpocząć. Ale nie dopuśćmy tego, jeżeli mieszkamy tu na wsi, żeby jeden na drugiego jeszcze przy pomocy burmistrza go posądzał. Jeszcze jedno, panie burmistrzu. Bądźcie troszkę. Bądźmy oborni w tamtym roku. Na asfalcie nasypany był obornikiem tak, że było aż nie było widać asfaltu. Udał się później też. Jedzie ktoś samochodem, nie daj Boże. No ale czemu takiego czegoś... No ja nie wiem, panie, ja nie zgłaszacie, proszę pana. Proszę pana. Zanieczyszczanie drogi publicznej jest to wyjaśnione. Jeżeli jest świadek, jest możliwość ustalić... Żywna... Wiesz, jak się coś robi, przyjeżdża auto na budowę, ekipa zamiata od razu. Zamiatają, sprzątają. A tu jak jest zaniesione z pola na drogę tam gminu, czy na tą córkę zostawione. A na drugi raz, jak to będzie zapłacić na policji, proszę bardzo. Trzeba następnym razem zawiadamiać, ale może być sytuacja, tylko skończę, że się zamknie warek przekaźnika mocy. Rozrzutnik chodzi wszędzie, ja widziałem sytuację, kiedy z opryskiwaczem gościu jechał i zaczął pryskać już na asfalcie, a opryskiwacz był jeszcze nie rozłożony. Wiecie.
też zwracać uwagę. Jeżeli to jest coś sąsiadu, to mówię, że jest ciekawe, będę to chłopie z ruchu. No, ale takiemu nie przegadam. Jak on wyjedzie z dyskoteki, to nie jest z roboty. No to też jest znowu różnica. No tak, ale jak dojdzie, wiem, ale słuchajcie, jeżeli dojdzie do wypadku, z kolizją taką, że będą straty, to ubezpieczy, a wskaże się, że Jarek wywoził obornik i wskażą, że w wyniku tego zaniedbania doszło do zlikwidowania BMW Pawłowego za 300 tysięcy złotych. Nie mam BMW. No przecież. Volkswagena burmistrza za pół miliona. Nie, ja dlatego. Jest odpowiedzialność gospodarstwa. Chcę ożywić pana, bo mu powiem. Mają odpowiedzialność cywilną. Też cywilna. Tak jak za kurę, za psa, tak, za to jest za krowę. W pierwszej kolejności no, jest. No właśnie. Ale tu jest naruszenie rejestru drogowego. I obszar zabudowany jest 50 na godzinę, nie? 50 na godzinę. Kto się do tego stosuje, panowie drodzy? Ja chciałem tylko podać przykład, wprowadzając to fachowca od ubezpieczeń, że wtedy ubezpieczeniowcy mogą dochodzić i udowodnią, że to nie z tego, tylko z tamtego trzeba płacić. To jest problem. Największe rozprawy, największe szkodliwości są w wyniku tego, że się firmy ubezpieczeniowe skarżą, jak się to nazywa fachowo, o ten... Regres. No tak. Rolnik spuścił drzewo u mnie w sąsiedztwie. Drzewo poszło na drogę powiatową, uszkodziło z lekka samochód. Sprawy się tak długo toczyły, że ten regres dzisiaj wynosi 150 tysięcy. Rolnik ma 70 lat, bo wiem. I zasądzono mu spłatę co miesiąc tej emeryturki 1200 zł. 300 zł płaci. Do końca życia będzie płacił, bo przymierzaliśmy się, żeby mu pomóc i zrobić mu upadłość konsumencką. Ale to jedno w drugie nie wejdzie. Naprawdę uwaga na ubezpieczenie, bo ono podlega temu regresowi i potem jest problem nie do rozwiązania. Co tam? Ja u mamy też jest droga taka, że też tam jest kawał. Pan Jurek daje zawsze kamień, to nic nie mówi. Jesteśmy zadowoleni, ale tam jeszcze by pasowało więcej. Też przejechać autem, mama jest sama i tam jest też pasażer. Nie, nie dają, ja mam być dobry. Był czas, że się nie dało, też mam niskie auto i nie dało się tam wyjeżdżać. Ale jak ma pan zjazd z asfaltu, to co pan się tylko do mamy? Ja jakbym miała zjazd z asfaltu, to bym się nic nie mówił. Przepraszam bardzo, moja mama chorowała na nos. Jeździłem na radioterapię, ja jeździłem na zabiegi, na operację. Z dziećmi jeździłem przez rok, co dziennie. Na siurkanie płynu. Musiałem auto ciągnąć ciągnikiem do domu, żeby z nią wyjechać. Tak wygląda sytuacja. Pytanie moje, na moje pytanie było pierwsze. Proszę mi odpowiedzieć. A mama to jest sama, też przyjdzie, pogotowie przyjdzie. Ja chcę karę, jak pani zrobi to postęp, nam skórę, bo bez kosy drogi nie będzie. No właśnie. Bo nie będzie i do pani wiceburmistrz, bo mam zrobione ponad zjazdy z asfaltu, żeby tam zrobić asfalt. Po prostu dodonowaliśmy, by tam się nie utrzymał. Nie będą robione te zjazdy? Nie planujemy, ale ze tego asfaltu. To kocha, to są tam już kilka tygodni zjazdy. Nie ma planowanych żadnych zjazdów. Nie, po prostu tam tylko troszeczkę asfaltu trzeba. Dobra, asfaltowych. A nie ma, miały być. Jeżeli będziemy mieć na tyle środków, żeby wystarczyło na łatanie, na naprawę dróg i na poprawę zjazdów, to będziemy robić w pierwszej kolejności. Po prostu nie ma w pierwszej kolejności będziemy robić łatanie dróg, a nie zjazdy. I nie było w planie, ja nie wiem skąd pani to wie, bo co pani to powiedział, nie było w planie żadnej budowy zjazdów. Było tak mówione, że będzie robiona droga tutaj na góry, że te zjazdy zostaną, bo jest kilka takich zjazdów asfaltowanych. No, kto pani to powiedział, bo ja nikomu tego nie, takie rzeczy nie mówiłam. Może na śnie.
Może było pierwszego ktoś tak robił. No nie, bo ja właśnie w sprawie tych kamieni różnie chcę sypano, żeby sypać kamienie tam, gdzie są rowy zrobione, a nie w błoto je doładować, jak ktoś jeszcze dołoży na to i dalej za rok jest, dalej by trzeba dwa auta, każdy się dopomina, a nic z tego nie ma. Może teraz ja się ile tych rowów jest, a ile odcinków dróg? Podpowiem Państwu, jeżeli chodzi o drogę na Państwa kluczach, nie da się wybrać, droga jest podniesiona, bo ja podniosłem trochę drogę. Proszę. No to ja nie przeszkadzałem, staram się słuchać. A teraz chcę coś powiedzieć. Droga na Państwa Kolczaków. Tam jest sytuacja taka, jak zacząłem być sołtysem, starałem się, bo problem nie jest od wczoraj, zresztą Pan Burmistrz jest dłużej burmistrzem niż ja sołtysem i z tym problemem spotyka się na pewno nie od mojej kadencji. Postanowiłem, że spróbuję, przyłożę maksymalnie wiele starań do tego, żeby zaprowadzić tam, że tak powiem, porozumienie jakąś zgodę. Wystąpiłem do burmistrza, wtedy był i poprosiłem o taką komisję wyjazdową. Przyszedł w zastępstwie pan Chrząż, pełnił wtedy rolę wiceburmistrza. Jak pamiętam, pani Wojciechowska. Był Józek radny nasz tutaj, byłem ja i byli wszyscy sąsiedzi, których ten problem bezpośrednio tam dotyczy. Komisja trwała bardzo krótko. Zgoda nie była możliwa. Następna sprawa, mamy tutaj uchwałę zebrania miejskiego, która mówi, to co pan Sypo w tej chwili podniósł, że jeżeli nie ma przy drogach gminnych rowów, nie dajemy kamienia. I to tamtych rowów nie ma. Jeżeli chodzi o inwestycje na tej drodze w postaci kamienia, to ja tam dałem, z tego co pamiętam, 3 razy po łajbie, a oprócz tego burmistrz gminy, pani Połoska, przepraszam, po samochodzie dała całą łajbę. 2 lata temu, tak? 3 lata temu. Także, żeby tam nie mówił, że tam nigdy nic nie było dawane. Niemniej jednak ten konflikt tam się zaostrza. Ja wiem, że jest skądinąd złożone pismo w gminie, informował mnie ten pracownik, że osoby, 3 osoby złożyły pismo, żeby nie dawać tam kamienia na drogę. Jest takie pismo. Jako sołtys mam po prostu związane w tej chwili ręce. Po pierwsze, że nie ma rowów. Po drugie, że 3 osoby mówią, żeby nie dawać. Że były incydenty, że byli obrzucani kamieniami i inne tematy. Ja nie jestem świadkiem w tej chwili w sprawie. Przywołuję tylko informacje, jakie mi przekazywano. Uważam, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to inwestowanie tam jest problematyczne. To jest moja opinia. Skąd inną, tam były zaszłości inne, o których tutaj w tej chwili nie będę mówił. Znam dokładnie temat, ale to jest sprawa nie na zebranie miejskie, tylko to jest sprawa nam węższe grono, że tak powiem. Osób bezpośrednio zainteresowanych. Natomiast tyle, że bo ja będę mówił, bo czuję się, że mogę. Na ty może być. Jak skończę, udzielę głosu. Proszę bardzo. Proszę nie przerywać. Oczywiście. 70-latek, to tak, wnuka przybawić. Salistogosem się rozglądnąć, a nie dźwigać ciężarów. Bo dzisiaj co mówimy? Wszystko się opłaca w Polsce. Ale podobno senior jest najbardziej wartościowy. I nie wolno go przemęczać. Ludzie na kamienia nie, do Szczegałusze kamienia. No, żebyś potem miał dojazd i będziesz te drzewa. Do Szkamienia nie będę włożył. No i będę stary. Ale będziesz włożył to wolę. Jeszcze grubsze jak kamienie. To wolę nie włożę na... Nie noszę na plecach, tylko samochodem. Chcę, żeby im samochód dojechał. Ale jak to mi na plecach? Potem wszystko przerżnąć, przetegować i to wszystko... Ty to się robi. O to się ty nie musisz na plecach. A teraz tak poważnie. Droga tam jest nieprzejezdna. Jest tylko do jednego... No i co z tego?
A dzień nie jest do jednego? Nie, są takie. Straciła walory drogi gminnej. Jeszcze nikt nie płaci ani jednej groszy, a podatek jest jaki się płaci do gminy za działalność gospodarczą. Nie, bo płacę. No to warto. To się należy tam mieć, czy się nie należy? Należy się na drogi gminne. Jak psu. A Sobrowy? Proszę bardzo. Sobrowy? Niech burmistrz przepisze. Sobrowy? A kto ma? Ja mam drogę wykopać? Jak jest droga gminna, to kto ma drogę wykopać? Są zgody? Proszę. Ale no, oczywiście. Proszę przyjść z zgody i kupię rowy z wiekami. No. Ale zobaczcie Państwo, droga przede wszystkim jest, znowu żebym wrócił do idei drogi, ja tu nie chcę ani z jedną stroną, droga jest po to, aby był dostęp do świata. Jeżeli jest dostęp do świata jedną drogą, no to tą drugą trzeba się zastanowić, czy jest taka konieczność. Jeżeli miałaby to służyć droga na to, że rzeczywiście nie ma innego dostępu, to piszę dwoma rękami. Jeżeli to ma być droga dodatkowa, trzeba się nad tym zastanowić, czy nas stać.